10 państw, które pomogły Polsce Rumunia, państwo unitarne, wypołudniowa wschodniej części Europy, od 14 grudnia 1955 roku członek ONZ, od 29 marca 2004 roku Rumunia jest członkiem NATO, a od 1 stycznia 2007 roku Unii Europejskiej. Po przyjęciu do Unii Europejskiej Rumunia stała się siódmym według liczby ludności krajem wspólnoty. 13 kwietnia 1939 roku Francja i Wielka Brytania zagwarantowały niezawisłość Rumunii, ale podobnego układu ze Związkiem Radzieckim nie udało się zawrzeć. Rząd rumuński odmówił Józefowi Stalinowi zgodę na przemarsz Armii Czerwonej przez swoje terytorium. 23 sierpnia 1939 roku został podpisany pakt Ribbentrop-Mołotow, który m.in. uwarunkował radzieckie roszczenia dotyczące Besarabii. Osiem dni później, 1 września, wojska niemieckie wkroczyły do Polski. Oficjalnie państwo rumuńskie pozostawało neutralne, ale pozwolono w granicach kraju schronić się polskiemu rządowi. Gdy 21 września zamordowano premiera, król Karol II próbował utrzymać neutralność, ale klęska Francji i odwrót Wielkiej Brytanii pokazały, że gwarancje niepodległościowe straciły znaczenie. Sama Rumunia utraciła część terytorium zarówno na wschodzie, jak i na zachodzie. Po dwuletnim okresie się nominalnej neutralności Rumunia dołączyła do państw osi. Dania. Tutaj chodzi oczywiście o potop szwedzki. Jest to najazd Szwecji na Rzeczpospolitą w latach 1655-1660, będący jedną z odsłon drugiej Wojny Północnej. Formalnie zakończył go pokój w Oliwie zawarty w 1660 roku. Wojna ze Szwedami toczyła się równolegle z wojną polsko-rosyjską, znaną jako potop rosyjski. Gdy do wojny ze Szwecją przystąpiła też Dania, Stefan Czarniecki na czele 4,500 żołnierzy przeprawił się przez Odrę pod Kostrzynem 12 października znalazł się pod Hamburgiem, a 16 października dotarł pod Szlezwik. Dywizja polska brała udział w przeprawie sił brandburskich na wyspę Als zakończone jej opanowaniem. Są historycy, którzy twierdzą, że gdyby nie ingerencja Danii w politykę Szwecji, potop mógłby zakończyć się dużo gorzej. Turcja, państwo położone w Azji Zachodniej na Półwyspie Azja Mniejsza, a częściowo również w Europie Południowo-Wschodniej ze stolicą w Ankarze. Turcja pod koniec XVIII wieku wcale nie litowała się nad losem Polski, albo przynajmniej nie to było zasadniczym motywem jej działania, które z naszej perspektywy często wydaje się bardzo korzystne. Polityka turecka względem nieuznania traktatów rozbiorowych Polski była słuszna. Lecz bezprawna, Imperium Osmańskie jako jedyne państwo trzecie nigdy nie uznało likwidacji Rzeczypospolitej na skutek rozbiorów. Legenda mówi, że Turcy chcąc szczególnie podkreślić fakty nieuznania rozbiorów Polski, przy każdej prezentacji ambasadorów i dyplomatów na dworze sułtana powtarzali poseł Lechistanu jeszcze nie przybył. A wiecie skąd określenie Lechistan, czy też Lechia? Słowo Polska wywodzi się od Pola i jest używane na zachodzie, a na wschodzie używa się słowa Lechistan, od oczywiście mitycznego Lecha. A sama końcówka Stan jest bardzo wschodnia, tak jak Kirgistan, Turkmenistan czy Kazachstan. Francja. Państwo, którego część metropolitalna znajduje się w Europie Zachodniej. Posiadające także zamorskie terytoria na innych kontynentach. W latach 1796-1797 Napoleon odniósł we Włoszech sukcesy militarne: pokonał Austriaków oraz Sardyńczyków i narzucił im pokój w 1797 roku. Pod jego rozkazami służyły legiony polskie dowodzone przez generała Jana Henryka Dąbrowskiego. Bitwa pod Lipskiem była największą bitwą w historii wojen napoleońskich. Poległ w niej m.in. Józef Poniatowski, który był jedynym Marszałkiem polskiej narodowości w armii Napoleona. W polskiej tradycji niepodległościowej XIX wieku z uwagi na wiązanie z osobą Napoleona w okresie pierwszych dwóch dekad XIX wieku ogromnych nadziei społeczeństwa polskiego na odzyskanie niepodległości, szacunek dla osoby Napoleona był przejawem patriotyzmu, miłości do ojczyzny i wyrazem poczucia tożsamości narodowej. Choć trzeba oczywiście pamiętać, że my byliśmy potrzebni tak samo Napoleonowi jako nam. Węgry. Tradycyjna przyjaźń węgiersko-polska jest ciągle żywa. Wzajemne wrazy sympatii odwołujące się do historycznej przyjaźni obu narodów okazują obecni politycy Polski i Węgier. Podczas uroczystego obiadu na cześć prezydenta Węgier Paula Schmidta prezydent Polski Bronisław Komorowski powiedział mało jest w historii przykładów tak długiego bezkonfliktowego współistnienia dwóch narodów. Paul Schmidt. W swoim przemówieniu stwierdził natomiast, że przyjaźń polsko-węgierska jest wieczna. Przykłady historycznego szacunku, na przykład premier Węgier, Pal Teleki, Stanowczo odmówił Adolfowi Hitlerowi możliwości dokonania inwazji na Polskę ze terytorium Węgier. W depeszy premiera Pala Telekiego do Adolfa Hitlera z 24 lipca 1969 roku czytamy, iż Węgry nie mogą przedsięwziąć żadnej akcji militarnej przeciw Polsce ze względów moralnych. List ten wywołał wściekłość kanclerza III Rzeszy. Premier Węgier w porozumieniu z regentem Mikolasem Mortem nakazał zaminowanie tuneli na trasie linii kolejowej i ich wysadzenie w powietrze w przypadku próby sforsowania siłą przez Niemców. Po inwazji niemieckiej na Węgrzech znalazło schronienie ponad 100 tysięcy polskich uchodźców. Otwarto również szkoły dla polskich dzieci. W czasie powstania warszawskiego węgierskie jednostki stacjonujące w Warszawie jako część sił sprzymierzonych z Niemcami otrzymały rozkaz zakazujący walki po stronie polskiej, gdyż zachodziło takie prawdopodobieństwo. Ci Węgrzy, którzy wzięli udział w powstaniu po stronie niemieckiej, mimo zakazu, często ofiarowali Polakom broń i żywność. Są również pojedyncze dokumenty świadczące o tym, że Węgrzy walczyli po stronie Polaków. Litwa. Choć może ogólnie z Litwinami nie najlepiej nam się funkcjonowało, to trzeba pamiętać o takim tworze jak Rzeczpospolita Obojga Narodów. Było to państwo, które tak naprawdę zostało sformowane z trzech państw: Królestwa Polskiego, Wielkiego Księstwa Litewskiego i państwa Zakonu Krzyżackiego. Każde z nich wniosło inne tradycje polityczne, inne instytucje i inny dorobek cywilizacyjny. Korana i Litwa stanowiły dla szlachty jedną całość, pomimo dzielących je różnic regionalnych, sprzecznych interesów i odrębności ustrojowych. Jeśli nie brać pod uwagę cesarstwa rosyjskiego, to Rzeczpospolita, obojga narodów, była największym państwem leżącym na kontynencie europejskim w historii. Niestety, wojny z sąsiadami, powstania i rebelie kozackie, załamanie się popytu na eksportowane w dużej ilości zboże, doprowadziły do kryzysu gospodarczego państwa. Po nim nastąpił także kryzys polityczny, prowadzący w efekcie do anarchii i rozkładu instytucji władzy. W XVIII wieku Rzeczpospolita wpadła w orbitę wpływów rosyjskich, a następnie została zlikwidowana na skutek trzech rozbiorów. Gdyby Polska i Litwa się nie zjednoczyły, być może historia Europy wyglądałaby zupełnie inaczej. Holandia. Gdy w XVI wieku Niderlandy wyniszczone były trwającymi od lat wojnami z Hiszpanią i wynikającym z nich upadkiem gospodarczym, a rozlewający się szeroko protestantyzm podlegał prześladowaniom ze strony katolickich Habsburgów, wielu Holendrów zdecydowało się opuścić ojczyznę i szukać szczęścia w dalekiej Polsce. Pierwsi osadnicy holenderscy pojawili się na terenach dzisiejszej Polski prawie 300 lat przed Mennonitami. Otóż sprowadzili ich do Polski krzyżacy, aby ci osuszali bagna. Pod wieloma względami, osadnictwo holenderskie korzystnie różniło się od osadnictwa polskiego. Holendrzy odegrali poważną rolę w odbudowie, rozbudowie i eksploatacji żuławskiego systemu melioracyjnego. Wielkie połacie delty przekształcili w urodzajne pola. Aby tego dokonać musieli wykopać setki kilometrów kanałów, usypać tamy, zbudować mosty i wiatraki napędzające urządzenia odwadniające. Sadzili też wieżby, które są żywymi pompami. To w dużej mierze im żuławy zawdzięczają charakterystyczny krajobraz, tak dobrze znajomy każdemu turyście z Holandii. Stany Zjednoczone. Stany Zjednoczone to kraj z największą polonią na świecie. 14 punktów Wilsona to program pokojowy, który przedstawił 8 stycznia 1918 roku w orędziu do kongresu prezydent USA Wilson. Postulował w nim podjęcie działań, które należałoby przedsięwziąć, by zapewnić sprawiedliwszy świat po I wojnie światowej. Realizacja ich miałaby też zapobiec kolejnej wojnie światowej. Faktycznie, kiedy się to czyta, to odnosi się wrażenie, że gdyby ludzie przestrzegali tych punktów, to faktycznie do II wojny światowej by nie doszło. Dla Polski ważny był trzynasty punkt, mówiący o utworzeniu niepodległego państwa polskiego z dostępem do morza na terenach zamieszkiwanych w większości przez ludność polską. Pozwolę sobie przeczytać. Stworzenie niepodległego państwa polskiego na terytoriach zamieszkanych przez ludność bezsprzecznie polską z wolnym dostępem do morza, niepodległością polityczną, gospodarczą integralność terytoriów tego państwa powinna być zagwarantowana przez konwencję międzynarodową, łącznie punktów było 14. W skrócie oczywiście brzmiały tak. Porozumienia pokojowe będą jawnie zawierane, co oczywiście złamała III Rzesza i Związek Radziecki: całkowita wolność żeglugi na morzach, zniesienie barier gospodarczych, zredukowanie zbrojeń narodowych do minimum, rozstrzygnięcie sporów kolonialnych, uregulowanie stosunków z Rosją, niepodległość Belgii, Alzacja i Lotaryngia wracają do Francji, korekta granicy włoskiej, stworzenie możliwości autonomicznego rozwoju narodom Austro-Węgier, Rumunia, Serbia i Czarnogóra odzyskują utracone w czasie wojny terytoria. Ludności tureckiej Imperium Osmońskiego zapewniona zostaje suwerenność i bezpieczeństwo, stworzenie niepodległego państwa polskiego i stworzenie Ligi Narodów. Iran Państwo na Bliskim Wschodzie, leżące między Morzem Kaspijskim na północy, Zatoką Perską i Zatoką Omańską na południu. Oczywiście nie mówimy o tym Iranie, który jest dzisiaj, lecz o tym przed rewolucją islamską. W wyniku ewakuacji żołnierzy Armii Polskiej ze Związku Radzieckiego w obozach dla wojskowych ich rodzin utworzonych w Iranie znalazło się około 115 tysięcy Polaków. Dziećmi uchodźców polskich, które kierowano do sierocińców w Tehranie i Isfahanie, zajęły się różne europejskie zgromadzenia zakonne lub misje protestantów do Isfahanu, zwanego miastem polskich dzieci w latach 1942-45 przybyło Ponad 2,5 tysiąca polskich sierot. W 1942 roku w Teheranie powstało Towarzystwo Studiów Irańskich, które miało na celu zapoznanie przybywających tu polskich pracowników naukowych z historią i kulturą Iranu. Jesienią 1941 roku, podczas przyjazdu generała Władysława Sikorskiego przez Teheran, miejscowa kolonia zgotowała mu serdeczne przyjęcie. Argentyna. Podczas II wojny światowej argentyńska Polonia ofiarnie wspomagała walczącą Polskę poprzez zbiórki pieniędzy, wysyłkę paczek do jeńców, udzielanie schronienia uchodźcom. 2000 argentyńczyków polskiego pochodzenia zaciągnęło się na ochotnika do Wojska Polskiego. Słudkiem wydarzeń II wojny światowej była kolejna fala migracyjna licząca około 200 tysięcy osób, głównie byłych żołnierzy sił alianckich. Od 1995 roku dzień 8 czerwca świętuje się w Argentynie jako Dzień Osadnika Polskiego. Jest to święto wolne od pracy, Argentyna została bardzo rozwinięta przez Polaków, zaś Argentyńczycy się odwdzięczyli i dali schronienie wielu naszym rodakom.